dookoła. Dziś to opieka wykwalifikowanej kadry, zapał i pasja, z którą pracuję. Aktywizujące metody pracy, kreatywne wykorzystanie multimediów, nowocześnie wyposażone gabinety, jasne, szerokie korytarze, kolorowe klasy i, co najważniejsze, uśmiechnięci i zadowoleni uczniowie. To tylko hasła. A jaka jest prawda? Jaka jest rzeczywiście pilska szkoła? Przygotowując ten film, miałem okazję przyjrzeć się pilskim szkołom pod kątem gotowości przyjęcia sześciolatków do pierwszej klasy. Przeprowadzałem rozmowy z nauczycielami, dziećmi i ich rodzicami. Oglądałem infrastrukturę i zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie sześcioletni, jak i ich starsi koledzy. Po wielu godzinach spędzonych na terenie pilskich szkół mogę Tobie powiedzieć jedno. Masz wybór. Cofnijmy się trochę w czasie. Rok temu pani Katarzyna miała obowiązek posłać swoją sześcioletnią córkę Kornelię do pierwszej klasy. Zamiast dylematu, czy wysłać swoją pociechę do szkoły, czy nie, była pełna obaw, pewnie podobnie jak ty, drogi rodzicu, czy jej dziecko poradzi sobie w szkole podstawowej. Po krótkiej rozmowie mama Kornelii powiedziała, że jej wszystkie obawy uspokoił fakt, jak wyglądały lekcje w pierwszej klasie podstawówki. Oni na początku mieli po 20 minut, mieli przerwy między przerwami, więcej zabawy, prawda, dywan, jakieś zajęcia w grupie. To nie było tak, że cały dzień siedzieli przy ławce. Jak kończyła szkołę, szła na świetlicę, tam panie też różne przygotowywały dla nich zajęcia, wychodzą na dwór. Zajęcia w szkole to nieustanne ładowanie wiedzy do głowy przykutym do ławek uczniom. Nauczyciele dają dzieciom możliwość odkrywania tajemnic wielkiego świata, zaspokajając naturalną ciekawość dziecka. Każdy uczeń jest inny, ma inne potrzeby, umiejętności i talenty. Zadaniem nauczyciela jest nie tylko nauka, ale i wspieranie pozytywnych cech i zachowań każdego dziecka oraz zaspokajanie indywidualnej potrzeby poznawania świata. Poprzez różnorakie zabawy, eksperymenty, śpiewanie, tańczenie albo, jak się to ładnie nazywa w nomenklaturze nauczycielskiej, metody aktywizujące, uczeń ma szansę w gronie rówieśników odkrywać co rusz nowe, fascynujące rzeczy. Pani Monika, pedagog w jednej z pilskich szkół podstawowych, powiedziała mi o pozytywnych stronach posłania dziecka do szkoły. Z takiego mojego praktycznego spojrzenia i takiego spojrzenia jako pedagoga szkolnego mogę powiedzieć, że te sześciolatki, które mamy w szkole, że zapewniamy im optymalne warunki, że te dzieciaki cały czas się rozwijają, cały czas idą do przodu i tak naprawdę dobrą decyzją i dobrą taką refleksją jest to, żeby się przyjrzeć tym kompetencjom swojego dziecka i zdecydować tak, żeby było mu jak najlepiej. Czas pracy każdej klasy jest zindywidualizowany i prowadzący lekcje nauczyciel sam decyduje, czy już pora na przerwę, czy może uda mu się jeszcze przemycić kilka ciekawych faktów głodnym wiedzy uczniom. Głodnym? No właśnie. Co ciekawe, w pilskich szkołach, których funkcjonowanie miałem okazję obserwować, uczniowie po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem decydowali, czy chcą dalej uczestniczyć w zajęciach, czy jednak czas na przerwę. Jeśli razem podjęli decyzję, że już pora zasilić swoje szare komórki i coś zjeść, udawali się na stołówkę szkolną, gdzie w towarzystwie nauczyciela zajadali się kanapkami i popijali herbatą przygotowywaną przez szkolną kuchnię. Odwiedzając podstawówki w naszym mieście, porozmawiałem też z panią Magdaleną, która wysłała dziecko do szkoły w wieku 7 lat. Dzisiaj widzi, że mogła podjąć inną decyzję. Jej odpowiedź na pytanie po obserwacji, jak pracuje szkoła, brzmiałaby zupełnie inaczej. Jestem mamą 7-latka i mimo tego, że mogłam puścić ją do szkoły w wieku 6 lat, nie zrobiłam tego. Po półrocznej szkole stwierdzam, że mogłam w zupełności to zrobić. Uważam, że jeżeli dziecko jest gotowe, czyli dostało opinię z przedszkola o gotowości pójścia do szkoły, to mogę zapewnić rodziców, że nie mają się czego obawiać, ponieważ szkoła też jest gotowa. W nowym roku szkolnym będziesz, drogi rodzicu, musiał dokonać wyboru. A film, który właśnie obejrzałeś, miał pokazać ci, jaka jest pilska szkoła.
chciałbym, żebyś wiedział, że podczas moich odwiedzin w pilskich szkołach nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tezy, że posłanie dziecka do szkoły w wieku 6 lat zabiera mu dzieciństwo. Wręcz przeciwnie, 6-letni uczniowie świetnie się bawili w szkole, co widać było na załączonych obrazkach, a przy okazji uczyli się nowych rzeczy. Potwierdzenia skuteczności rozpoczynania edukacji wczesnoszkolnej w wieku 6 lat należy szukać w wielu europejskich krajach, w których opieka, jaką roztacza szkoła nad swoimi uczniami, niewiele różni się od tej oferowanej w przedszkolu i tak też jest w szkołach w naszym mieście. Decyzja, czy posłać twoje 6-letnie dziecko do szkoły, czy do przedszkola, należy do ciebie. Ale pozwól, że pokażę ci jeszcze wypowiedź pani Bogumiły, która posłała swoje 2 córki do szkoły w wieku 6 lat, a swoją najmłodszą, 6-letnią córkę Dominikę, już zapisała do 1 klasy. Proszę mi wierzyć, każdy rodzic, który ma dobre relacje ze swoim dzieckiem, doskonale sam wie i czuje, czy jego dziecko jest gotowe na pójście do szkoły.